Dobry wieczór Państwa. Dzisiaj się nic nie zerwało, jakaś dziwna. Widzę, że LTE dzisiaj działa i bardzo dobrze. Dobry wieczór, witam na kolejnej KHT 32 w dniu dzisiejszym. Ktoś się już pojawił? No, ktoś się pojawił, przynajmniej jedna osoba. Fajnie. Proszę Państwa, no dzisiaj taki miałem też dość śmiesznawy dzień. Załatwiłem, że SWT TV będzie się rozwijać, to jest, będzie cały czas Państwa telewizja i nadal to robię dla Państwa i będę to robił dla Państwa, dla zwykłych ludzi, dlatego kanał zostanie kanałem i zawsze będzie mój, czyli Państwa, ten kanał i możecie pisać na tym, co chcecie, a ostatnio się pojawia coraz więcej inwektyw, muszę powiedzieć, to jest bardzo ciekawe, no ale to przy określonych tematach widzę, że niektórych szlak trafia. Albo są zazdrośni, a mnie i tak cały czas chodzi wyłącznie o sprawę, a nie o jakieś tam idiosynkrazje pojedynczych osób. To jest raz. Druga rzecz, pewna znana, bardzo znana polska autorka powiedziała, że jest bardzo się jej podobają moje książki i w ogóle jest, no tak powiem, umówiłem się z nią w styczniu na wywiad, więc zobaczycie, o kim mówię. Jest bardzo znaną osobą i bardzo miłą zresztą i bardzo fajną, młodą kobietą. Kobieta, która moje książki lubi, no ale to są książki ciężkie, ale cieszę się, że to lubi. I stąd mi przyszło do głowy napisanie książki, która w końcu nie będzie o służbach, bo ja już mam dosyć służb, proszę Państwa. Naprawdę mam dosyć służb, najchętniej napisałbym to, co chciałem, ale obawiam się, że nikt tego nie przeczyta, więc niech pozostaje na razie w mózgopisie. Może kiedyś oszaleję na starość, chociaż już jestem stary, to tak będzie. No ale wracajmy do różnych rzeczy. Proszę Państwa, jak się komuś chce przywalić i jak się chce kogoś coś zasugerować, proszę, jaki jest ten ktoś niedobry, to trzeba dbać o szczególiki. I otóż ja dzisiaj w Onecie przeczytałem sobie, że Antoni Macierewicz musi przeprosić byłego agenta wsi. Chodzi oczywiście o proces, jak to Radio Z za Radiem Z to podali. Sąd Okręgowy w Warszawie decydował, że Antoni Macierewicz musi przeprosić byłego agenta wsi Aleksandra Makowskiego, dowiedziało się Radio Z. Ja nie komentuję tego wyroku. To jest, okazuje się, że wyrok sądu nie jest jednak prawomocny. To jednak to jest taki żal, który on stawia. Oczywiście służy to określonemu celowi, określonej propagandzie, określonej linii. Ale jeśli już to ktoś robi, to nie trzyma się szczegółów. Bo ja tutaj czytam. Makowski był głównym uczestnikiem tajnej operacji wsi prowadzonej w Afganistanie. Jako dawny agent służb PRL, a późniejszy pracownik UOPi wsi, i tutaj mnie trochę rozśmieszyło, bo to świadczy o tym, że cały ten artykuł jest do niczego i Aleksander Makowski raczej powinien wystąpić, żeby Onet przeprosił Aleksandra Makowskiego. Otóż proszę Państwa, Aleksander Makowski nigdy nie był agentem za czasów PRL. Był oficerem wywiadu, poznałem go jak był zastępcą naczelnika, potem był naczelnikiem, doszedł chyba do stopnia podpułkownika, po 1989 roku został zweryfikowany negatywnie i jak się dowiedziałem sam z aneksu, tej jawnej części aneksu WSI, został, był źródłem WSI, czy był wykorzystywany przez WSI jako konsultant, jako źródło. Nigdy nie pracował w UOP i nigdy nie pracował we wsi. I proszę Państwa, skończmy w końcu i nauczmy się z tą terminologią, która jest właściwa właśnie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Agent w Stanach Zjednoczonych jest rzeczywiście agent, special agent, co wiemy z filmów, oczywiście, to jest pracownik FBI, zawodowy, kadrowy. U nas jest kadrowy oficer wywiadu i nigdy nie jest agentem. Agent jest źródłem. Agent jest źródłem po prostu i nigdzie chyba poza Ameryką też nie mówi się agent, może w jakichś innych krajach. Weźmy w końcu, dojdźmy do sytuacji, w której będziemy precyzyjnie mówić o tych pojęciach i nie mylić o tych pojęciach. Ja, proszę Państwa, opisałem wyraźnie w czasie nielegałów, co jest oczywiście kryptoreklamą i będzie kryptoreklamą, dlaczego nie, różnice, podstawowe różnice. W Polsce kadrowy oficer może być nielegałem, ale zawsze będzie kadrowym oficerem związanym formalnie ze służbą w sposób zawodowy, instytucjonalny. Natomiast źródła,
którym jest niewątpliwie agent w terminologii wywiadowczej, i to w terminologii wywiadu PRL, bo w tej terminologii dzisiejszej nie ma agentów, już jest inna nazwa, ściśle tajnej instrukcji operacyjnej. Nie ma, agent jest źródłem związanym operacyjnie ze służbą. Nieformalnie, niezawodowo. On nie pójdzie na emeryturę z powodu tego, że pracuje dla wywiadu jako agent. To jest związek operacyjny. Między związkiem zawodowym a związkiem operacyjnym jest ogromna różnica. Więc Onet powinien sobie bardzo dobrze przeczytać i nie pisać takich głupot. Nie wiem, czy Aleksander Makowski pracował jako nielegał we wsi, czy tego. Nie wiem. W WOP nie pracował, to wiem. I nie wiem, jakie były jego stosunki, jakie były układy, czy był agentem, czy był konsultantem, ale bądźmy precyzyjni. Więc jeśli chcemy stworzyć taką informację, która ma pokazać pokazać, jaki ten minister Macierewicz jest, wiadomo jaki jest, i uściślić to, to bądźmy precyzyjni w każdym szczególe, ponieważ ten szczególik rozśmiesza mnie i deprecjonuje całkowicie i całkowicie rozwala zamiary autora tego artykułu. To tak. Dla nauki. Dla nauki również dodam, że dzisiaj miałem dość ciekawą dyskusję dla rozgłośni rosyjskiej, właściwie rosyjskojęzycznej Polskiego Radia, tutaj na Malczewskiego blisko, z redaktorem na temat w ogóle agentów rosyjskich. Nieważne, ta audycja ma się pokazać, ona ma być w dwóch częściach, ma się ukazać, więc prawdopodobnie ja zostanę zawiadomiony, kiedy będzie, ona będzie również w języku rosyjskim. Także to też jest dość ciekawe. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz. Tam wyniknęła sprawa agentów wpływu. I jeszcze raz powiem, powtórzę to, jak nikt nie zrozumiał, nie ma żadnych agentów wpływu. Nie ma żadnych agentów wpływu. I teraz jesteście Państwo zszokowani. Dlaczego nie ma agentów wpływu? Dlatego, że nie ma takiej kategorii. Nie istnieje. Agent wpływu, czyli tworzenie wpływów, jest to podstawowe zadanie obecnego dzisiejszego wywiadu, który zmienił się od lat 60., 70., zmienił się po upadku muru berlińskiego, gdzie technologia dokładnie wystrzeliła w kosmos i nowe technologie doszły do nas, więc technologie inwigilacyjne są zresztą ogromne i nie ma czegoś takiego. To jest funkcja, którą może pełnić, to jest kwestia zadaniowania. Jeden z agentów może w tym momencie... Jeden z agentów może na przykład zajmować się liczeniem czegoś tam, drugi może tworzyć jakieś tam rzeczy, trzeci może zabezpieczać to wszystko operacyjne, a ktoś tworzy, realizuje określone zadania wywiadu, którym jest tworzenie wpływów i przyjaznej atmosfery, korzystnej atmosfery dla swojego kraju. Na tym to wszystko polega. Nielegał również nie jest agentem, jest oficerem, kadrowym oficerem wywiadu na przykryciu, który może wykonywać zadania budowy tego wpływu. W skrócie nazywamy to agentami wpływu, bo wszyscy tym epatują. Ja jeszcze raz powtarzam. Bądźmy precyzyjni. Agent wpływu nie zawsze, to co nazywamy agentem wpływu, nie zawsze musi wykonywać tylko te czynności. To może być również człowiek, który... poprzez na przykład jest właścicielem jakiejś tam gazety, zatrudnia dziennikarzy, płaci im lepiej niż innym. I na przykład jeśli w Polskim Radiu ktoś zarabia 2,5 tysiąca, to u niego nie zarabiał 5 tysięcy, tylko mógł pisać to, co chce. To jest raz. I z drugiej strony również może być typować ludzi do potencjalnego werbunku. Czyli też nie jest agentem wpływu, tylko takim jakby agentem typującym, agentem pomagającym w werbunku, członkiem pewnej infrastruktury wywiadowczej. Bądźmy precyzyjni. Kiedyś to, muszę jednak to wszystko kiedyś opisać i wyjaśnić dokładnie, bo tak to jest. Oczywiście wojna hybrydowa, agenci wpływu, to pięknie się sprzedaje, pięknie się o tym wszystkim mówi, tylko to nic nie znaczy, proszę Państwa. To nic nie znaczy, bo jeśli ktoś jest jednocześnie, jeżeli ktoś jest powiedzmy wojskowym w ataszacie, prawda? Więc jest kadrowy, może być kadrowym oficerem GRU i ten kadrowy oficer GRU utrzymuje kontakty z wojskiem i z to wojsko w jakiś sposób rozpracowuje, ale jednocześnie tworzy również przychylną atmosferę dla armii rosyjskiej. No może tworzyć. Patrzcie, żołnierze tacy sami, fajni też, jak fajnie się bawią i w ogóle wymiany kulturalne i tak dalej. Kim on jest? Agentem wpływu czy nie agentem wpływu?
Pomyślcie Państwo, ponieważ jeśli na przykład wróćmy do tego dyrektora tytułu prasowego, czy właściciela tytułu prasowego, który nie tylko tworzy odpowiednią propagandę, przez co oczywiście wpływa na określony odbiór przez adresatów tej propagandy swojego kraju i interesów swojego kraju, ale także wytypowuje ludzi, których kto inny może werbować. Czyli na przykład również i zdobywa informacje, ponieważ przez to wszystko dochodzi na przykład do posłów i polityków i tym posłom i od tych posłów i polityków wyciąga te informacje. I kim on jest? Agentem wpływu czy takim klasycznym agentem wyciągającym tajne, zdobywającym tajne informacje, prawda? Bądźmy szczerzy. Zadania wywiadu po roku 89 ewidentnie wywiady zmieniły swoje działanie. To są zupełnie inne wywiady niż my pamiętamy z filmów z lat 50., 60., 70. Nie zmieniło się tylko jedno. Żaden prawdziwy oficer czy agent wywiadu nie gania z karabinem i nie wywala drzwi. Proste. No, właśnie. I wiem, może się to Państwo... No, ktoś tu napisał. W wywiadzie, zwłaszcza w siatkach nielegalnych, właśnie kto inny typował, kto inny werbował, to prawda. Tak jest oczywiście, bo nielegałowie na ogół nie uczestniczą w wyboru werbunku, bo niemożliwe, bo jest kwestia uplasowania nielegała, zalegalizowania go jest dość droga, żeby tracić, a każdy werbunek jest jednak... Jest jednak dużym prawdopodobieństwem dekonspiracji, więc nie dekonspirujemy źródeł naprowadzeń, to się tak nazywa, naprowadzenia po prostu. Nie dekonspirujemy. Z tym mamy jedną rzecz. Jeśli już jesteśmy w ogóle przy służbach i tych wszystkich różnych dziwnych rzeczach, a także i śmiesznych rzeczach czasami, no to dzisiaj sobie obejrzałem na jednym z portalu zdjęcia, bo to były w formie zdjęć, Czarna lista PiS, tak to się nazywało. Z artykułu małego zresztą wynikało, że każdy, kto skrytykuje PiS, do czego zresztą jeszcze raz dojdę, każdy, kto skrytykuje PiS, jest na czarnej liście PiS. I obejrzałem sobie te zdjęcia. Oczywiście pan Maciej Sztur był tam, pani Krystyna Janda, pani Maja Ostaszewska wśród tych zdjęć, ale również pan Bill Clinton, nie wiem skąd, się wziął Bill Clinton. Myślałem, że będzie Hillary Clinton, ale był Bill Clinton, który już jest starszym człowiekiem, już mu Monika Lewiński dawno wywietrzała z głowy i chyba tylko, jakby to powiedzieć, zainteresowanie cygarami pozostało. Już mu tylko, bo w tym wieku no naprawdę są większe przyjemności, proszę mi wierzyć czasami. To jest raz. Druga sprawa, to na tej czarnej liście PiS nie było na przykład nikogo z TVN-u, nikogo z Newsweeka, nikogo z tych całych mainstreamowych, atakujących zresztą niesamowicie PiS, rzeczywiście PiS. Więc to jakaś dziwna lista. Nie wiem, po co powstaje taki artykuł, który ma świadczyć, uważaj, co mówisz, bo PiS cię wciągnie na czarną listę. Mnie też tam nie było, chociaż pewnie po tym dzisiejszym programie będę, ponieważ jak się dowiedziałem od pani Moniki Olejnik z Faktów po Faktach z panem Petru, to żeby uważać, bo jak ktoś krytykuje PiS, to może zostać podany do prokuratora i w ogóle może zostać, że tak powiem, skazany. Rano przyjdzie jakieś CBA, ZABW i z jednostkami antyterrorystycznymi i w ogóle będzie strasznie. No nieważne, natomiast pan Petru podobał mi się bardzo. Bardzo mi się podobało, że zaczął używać takich słów jak koncyliacyjny. No i takiego użył z frazy obrazek antycypowania. Obrazek antycypowania. No wiemy, możemy coś antycypować. Możemy również antycypować jakiś obrazek, bo w rezultacie antycypacja polega na wyobrażaniu sobie obrazków z rzeczywistości, która ma dopiero nastąpić. No być może. Poza tym pan Petru twierdził, że nikt mu nie mówił o tym, że on może zostać, że on popełnia błędy i że może nie zostać już więcej przewodniczącym. Nikt mu nie mówił. A już na pewno nie mówiłaby pani Lubnauer, która nawet się wymieniali przemówieniami. No pani Lubnauer jednak ma trochę lepszy język i te jej przemówienia są bardziej składne i nie jeździ na Rubikoniach. Ale to, co mnie zaszokowało, że według pana Petru on się strasznie boi, żeby Nowoczesna nie wpadła w lewackość. Tak, proszę państwa, Nowoczesna ma wpaść w lewackość.
No i jak pani redaktor zapytała się, no co chodzi, jaka lewackość, czy to ma być na przykład sprzeciw przeciwko związkom jednopłciowym i tak dalej, no to pan Petru się trochę zaplątał i powiedział, nie, nie, tu chodzi o tą, tu chodzi o gospodarkę, ale już do pani nie sprecyzowała, co chodzi. W każdym razie pan Petru się boi, że po jego odejściu Nowoczesna wpadnie w lewackość. Strasznie mnie to rozbawiło, strasznie się cieszę z tego powodu, że pan Petru nie chce być przywódcą partii lewackiej, w związku z czym odszedł i pewnie założy jakiś nowy projekt, który już nie będzie lewacki. Ciekawe z kim. Na pewno się znajdą, bo to jak wiadomo w Polsce jest łatwo znaleźć niektórych ludzi. Tak to wygląda. Natomiast jeśli już jesteśmy przy gospodarce i przy tej tak zwanej lewackości i również przy tym, że jak się krytykuje PiS, to zaraz CBA przyjdzie, więc po mnie też przyjdzie, ponieważ dzisiaj cały dzień huczą plotki, że pan Morawiecki ma zostać premierem. Pani Szydło podobno na Twitterze się już pożegnała. Czytałem tego Twittera, no nie wiem, czy to jest takie pożegnanie, czy nie, nie interesuje mnie to. Podobno jakieś mają być zmiany. A jednocześnie złożyłem to z wypowiedzią, którą zdaje się, to jest TVN Biznes chyba ta strona, na ich stronach, pana marszałka Karczewskiego, który twierdzi, że zatrzymanie tej ustawy o zniesieniu limitów ZUS-u jest ciosem w budżet. Proszę Państwa, jak można tak twierdzić, że jest ciosem w budżet? Przecież wiadomo, że ZUS, że bez względu na to, ile człowiek będzie płacił na ZUS i ile będzie zarabiał, to ZUS jest tak zbudowany, by emeryturę miał na poziomie głodowym. I podobno tak jest na Zachodzie, co jest absolutnie nieprawdą. Ja cały czas proszę kogoś z Państwa, kto mnie słucha, aby ktoś, kto się na tym rzeczywiście zna i potrafi mówić, przyszedł do mnie, skontaktował się na PRIF, porozmawiamy sobie, nie chodzi o ideologię. Z tego, co ja obserwowałem i co wiem, po na przykład moich kolegach ze służb partnerskich, oni na emeryturę odchodzą w inny sposób. I też mają tę emeryturę wielokrotnie większą niż to tak zwane pensions, czyli emeryturę socjalną, emeryturę obywatelską, jak to się nazywało, która dotyczy gospodyń domowych, bezrobotnych lub tym, komu zakłady zbankrutowały albo jakieś tam nie dał sobie rady funduszu, żeby po prostu, i to jest emerytura po określonym wieku się nią dostaje i dostaje się w określonej, nie wiem ile ona w tej chwili wynosi w Wielkiej Brytanii, jak ja byłem, to wynosiła, zdaje się, 430 funtów. Nie pamiętam po prostu. Nie wiem, ile teraz obecnie to wynosi. Może nie tyle, nie wiem. I o to chodzi. I z tego, co wiem, no to różne zakłady pracy, te takie większe, przede wszystkim zakłady państwowe, albo jeżeli nie mówimy, to na przykład personel latający linii lotniczych odchodzi na emeryturę po 25 latach i to na prawie pełną emeryturę, zupełnie inną. Mają fundusze emerytalne w bankach, na to się składki da i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak haracz na ZUS, z którego po 40 latach pracy, nawet jeżeli ktoś zarabia 60 tysięcy miesięcznie, to jak mu przywalą, powiedzmy z tych 60 przywalą mu 10 tysięcy na ZUS, to i tak tą emeryturę będzie miał w wysokości 700 zł. Tak to jest ZUS zbudowany. Tak to jest rozbudowany. Ja się obawiam trochę, że ten cud gospodarczy, który jest nadymany właśnie niesamowicie, wcale nie jest cudem gospodarczym, co widzę po małych przedsiębiorcach. Po prostu po małych przedsiębiorcach. VAT, uszczelnienie VAT-u. To uszczelnienie VAT-u polega na uszczelnieniu VAT-u, a nie na niepłaceniu VAT-u. Kiedyś w końcu państwo będzie musiało ten VAT zwrócić wielu ludziom, bo naprawdę nie jest tak dużo, nie ma przestępców, nie jest tak wielu przestępców VAT-owskich. Poza tym, jeżeli chodzi o te przestępstwa VAT-owskie, no to ja mam propozycję. I o te wielkie karuzele VAT-owskie, no to mamy Amber Goldy, to mamy inne afery i tak dalej. Rozliczmy to. To są pieniądze. To są po prostu pieniądze. No właśnie, zaraz ktoś mi tutaj napisał, to mimo że ktoś, nie mogę tego znaleźć, gdzie to jest. Już, bo ZUS jest tak, jak jest ZUS zbudowany, no to wiadomo, to już nie będę czytał dalej. Chodzi o to, że w Anglii jest... No Boże, prosiły mnie dawać. Nie pisać o tym, zaraz muszę tutaj coś znaleźć, przepraszam. O, w UK pension jest dla każdego, kto ma staż pracy, kiedyś 15 lat, teraz się to zmieniło, ale poza stage pensions jest emerytura z funduszu emerytalnego i składka na ich ZUS jest bez ograniczeń. Zobacz więcej, tak, ale to jest zupełnie co innego. Tam po prostu decyduje, jeżeli idę do takiego zakładu,
I jeżeli idę na przykład do firmy państwowej, to ja od początku wiem, kiedy pójdę na emeryturę, na jakich warunkach, i firmy państwowe tworzą mi fundusze emerytalne. Na tym to wygląda. U nas, jak wiemy, nie ma funduszy emerytalnych, jest ZUS. Po zniszczeniu OFE, które miało coś mieć w tym wszystkim, zostaje tylko ZUS i bez względu na to, ile kto będzie płacił na ZUS, i tak tą emeryturę będzie miał na poziomie pensji. Nie wiem, to po prostu trzeba rozwiązać, więc w tym momencie w jakiś sposób się... Ja sam znałem osoby, nie tylko ze ZUS-u, ale z różnych prywatnych, wielkich prywatnych zakładów, takich tych tak, zakładów prywatnych, dużych oczywiście, typu na przykład Microsoft, Intel, które oferowały całkiem niezłą emeryturę. Naprawdę niezłe warunki emerytalne, zupełnie inne niż state pension. W związku z czym nie ograniczajmy wszystko. Ja się obawiam, że u nas będzie tylko state pension, natomiast nic nie zostanie z ofert instytucjonalnych. Ciekaw jestem, kogo state pension nie będzie opowiadać, bo też bym chciał wiedzieć, czy obowiązuje jeszcze ustawa o ERC z 50., zdaje się, drugiego roku. Ona kiedyś była tajna, nie wiem jak teraz. Kto na niej figuruje i jakie emerytury będą mieli na przykład posłowie, ministrowie, czy ludzie, którzy są na tych stanowiskach z ERC-i. Czy też będą mieli state pension, czy będą mieli inne wypracowane emerytury, prawda? Czy niewypracowane, bo jak oni piszli, jak oni. Faktem zresztą jest, że musi coś w tym być, skoro pan Mateusz Morawiecki wycofał się z tej ustawy, mówiąc coś o vacatio legis, o jakichś innych sprawach, przesunąć ją o rok. Być może zresztą naciski kolegów z wielu spółek i tak dalej, z powodu, czy znajomych, czy różnych tych, spowodowały, że się z tego wycofali. Nie wiem, po prostu nie wiem. Wiem jedno, że idą na nas czasy dość ciekawe, oby nie ciężkie. W jednym przeczytałem, ktoś powiedział, jeden z polityków, oczywiście polityków opozycji, że mianowanie Mateusza Morawieckiego premierem jest ostatnią deską ratunku PiS. Ja uważam zupełnie co innego. Uważam, że ta zmiana rządu w tej chwili byłaby trochę wymuszona, czy zmiana premiera, tak w gruncie rzeczy. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że panowie się wszyscy pozbierają, bo naprawdę my zapłacimy za to i to ogromną cenę. Także zobaczymy, jak to będzie, proszę państwa. Boże, ktoś mi znowu mówi, że ktoś na mnie nadaje, upublicznia mój numer. No niech upublicznia, co na mnie nadaje. Wczoraj rozmawialiśmy przez telefon, jakoś nie nadawał. To się zapytam, no bo chcę pojechać zobaczyć tą głodówkę. Zobaczymy, jak będzie. Najmniej to mnie interesuje, więc prosiłem, żeby mi tego nie komentować. Ktoś tu pisze, że składka ZUS, że pora skończyć z kpiną, że składka na ZUS to składka, to zwykły podatek. Tak, to jest zwykły podatek i tak to bywa razem z NFZ-em, proszę państwa. Także kończąc, jak państwo widzicie, dzień ciekawy. Zobaczymy, co jutro przyniesie. Nie chcę już komentować w ogóle wystąpień przed Komisją do Spraw Prywatyzacji, bo uważam, że to, co dzisiaj zobaczyłem, to było zaprzeczenie wszelkiego słowa pod tytułem etyka, no, oczywiście nie ze strony komisji. Dziwię się komisji, że była taka cierpliwa, pytając przesłuchiwanych, czy zeznających przed komisją świadków, czy kogoś o etykę, bo w tym przypadku to jest naprawdę słowo obce i nawet nieznane, i radziłbym komisji jednak przynieść słownik wyrazów obcych i niektórym by zeznający pokazywać, zakreślić to słowo i pokazywać, żeby wiedzieli, co to jest etyka, no ale to nie moja sprawa, nie mnie to oceniać. Okej. Dziękuję państwu, dobranoc i do jutra.